jest u nas świeży, Dawid jest u nas nowy, ale zdążył już sporo pojeździć również Ducati, o którym powie nam dwa słowa. I to jest motocykl, który ma swój charakter. Jeżeli szukasz motocykla, który zapamiętasz, będziesz pamiętał, że ten motocykl wibruje, ten motocykl żyje, ten silnik słychać. Desmo Duo naprawdę robi tutaj robotę. Obrotomierz jest zbędny. Powyżej pewnych obrotów czujesz, że ten motocykl chce jechać. Świetnie brzmi. Wspaniała maszyna. Czy Ducati Scrambler 1100 grzeje w tyłek? W tyłek nie, za to naprawdę upiecze wam prawą nogę i jeżeli jesteście prawdziwym motocyklistą, a prawdziwy motocyklista nie je miodu, żuje pszczoły, to nie będzie wam to przeszkadzać. Słuchajcie, w tegorocznym teście w 9 sposobach na klasyka pojawiło się Ducati Scrambler 1100 Sport Pro. Ta konkretna wersja. Czy Ducati tutaj pasuje? Czy Ducati jest klasycznym motocyklem? Zależy. Każdy producent pokazał coś innego. Każdy producent pokazał motocykl, który według niego jest klasyczny. Z Ducati jest troszkę inaczej. W wypadku Ducati trzeba pamiętać, że klasycyzm, historia motocyklizmu to równocześnie historia Ducati. Ta firma ma już blisko 100 lat. Została założona w 1926. Nie da się opowiedzieć o historii motocykli bez Ducati. Ducati tą historię pisało na wielu frontach. Wiele osób kojarzy Ducati tylko i wyłącznie ze sportowymi maszynami, z maszynami, które wygrywały na torach. Nie wszyscy pamiętają, ale Ducati wygrywało również na torach ziemnych. Na przełomie lat 60. i 70., to były lata 69-74, o ile mnie pamięć nie myli, Ducati miało już w swojej ofercie motocykl, który nazywał się Scrambler. I to był motocykl, który naprawdę świetnie sobie radził na amerykańskich flat trackach. To był motocykl, do którego to Ducati, współczesny Scrambler, bardzo mocno się odwołuje. Ducati pokazuje historię motocyklizmu, w ten motocykl wpisując kolejne elementy z własnej historii. Jeżeli będziecie przyglądali się temu staremu Scramblerowi, zauważycie bak, zauważycie ten charakterystyczny element na baku. Tam również był. Był tam taki piękny, chromowany detal po obu stronach zbiornika paliwa. Przedni błotnik, który bardzo przypomina ówczesne Scramblery. Nawet te opony bardzo przypominają te opony flat trackowe, te, które zakładało się na ziemne tory w tamtych czasach, aby się ścigać. Kolejny element historii motocyklizmu i historii Ducati to silnik. To, co tutaj widzicie, to jest silnik Desmo Duo. To jest silnik, który swoje życie zaczął w latach 70. To jest silnik, który pod każdym względem jest klasyczny, który pod każdym względem odwołuje się do historii. Jeżeli szukacie maszyny z charakterem, jeżeli szukacie maszyny, która pokaże wam, jak wiele rzeczy zostawiliśmy za sobą. W tym motocyklu to znajdziecie. Mamy tutaj dwa cylindry, klasycznie jak w Ducati. Prawda? Mamy tego charakterystycznego L-twina o pojemności niecałych 1100 cm. Tu jest 1079 cm. Silnik generuje 86 koni i 88 Nm momentu. To nie jest dużo. Może się wydawać, że to jest za mało, a tymczasem nie. Ten silnik ma swój charakter. Ten silnik oddaje tą moc w bardzo specyficzny sposób. Ten silnik zachęca nas do tego, aby jeździć nim troszkę inaczej. Poniżej pewnych obrotów lubi zaszarpać łańcuchem. Dotknięcie gazu, gwałtowne odkręcenie manetki sprawia, że ten silnik początkowo szarpnie, prychnie, a później naprawdę zaczyna ciągnąć nas do przodu. I to jest bardzo, bardzo fajne. To jest kolejny element tradycyjnego motocykla, tradycyjnego motocyklizmu, historii Ducati, który jest zamknięty w tym modelu. Czy zatem jest coś dziwnego w tym, że Ducati wygrało nasz test? Tak, bo to Ducati okazało się ku zdziwieniu niektórych najlepszym sposobem na klasyka. Mnie nie dziwi to wcale. Mnie nie dziwi to wcale, bo Ducati naprawdę odrobiło lekcję i Ducati
nie musiało się jakoś specjalnie starać. Mając tak bogatą historię, mając za sobą tak wspaniałą tradycję, mając za sobą tyle sukcesów w sporcie, w wyścigach, na torach owalnych, na torach ziemnych, na torach wyścigowych, nie musisz wynajdywać niczego na nowo. Tak naprawdę możesz wejść do pokoju pełnego trofeów i powiedzieć: biorę to, to, to i to, bo jestem z tego dumny. I Ducati może być dumne z tego motocykla. Kolejne epoki motocyklizmu widać na tym motocyklu. Ale co ważniejsze, ten motocykl to nie jest motocykl przestarzały, bo ktoś może pomyśleć, no okej, mamy chłodzony powietrzem silnik w XXI wieku, to jest ewenement. Mamy silnik, który ma tylko 2 cylindry. Mamy silnik, który swoimi korzeniami sięga lat 70. Czy to źle? Nie, to dobrze, bo mamy też współczesne elementy. Mamy fenomenalne współczesne zawieszenie Olinsa, mamy fenomenalne hamulce Brembo z zaciskami monoblock. To naprawdę robi fenomenalną robotę. To naprawdę robi fenomenalną robotę. Z jednej strony dostajemy pełen charakteru, klasyczny silnik, który daje wielką frajdę z jazdy i to wszystko mamy ze świetnym, fenomenalnym, współczesnym zawieszeniem, które pozwala to wykorzystać. Styl to jest kolejna rzecz, która w Ducati naprawdę stoi na bardzo wysokim poziomie. Co tutaj znajdziecie? Słuchajcie, klasyczna okrągła lampa i wiele osób tego być może nie zauważyło, ale kiedy się przyjrzycie, tutaj w tej lampie znajduje się taki charakterystyczny krzyż. Pamiętacie, jak kiedyś zaklejało się lampy do wyścigów? Pamiętacie, jak w rajdowych motocyklach czy w rajdowych samochodach lampy były zaklejone jako wyłączone z użytku? Tutaj właśnie to mamy. Co mamy jeszcze z takiego klasycznego stylu? Tak jak już wspomniałem, to świetne przetłoczenia na baku. Tak, te osłony na baku naprawdę bardzo fajnie nawiązują do pierwszej generacji Scramblera, tego z przełomu lat 60. i 70. To naprawdę coś, co pokazuje, jak fajnie można wpisać element sprzed wielu lat do współczesnego motocykla. Mamy wyeksponowany silnik i mamy ten przepiękny oplatający go układ wydechowy. Ten układ sprawia, że trochę nam to smaży nogę, ten układ wydechowy. Za to piękno płacimy tym, że w korku, stojąc na światłach, ten układ wydechowy naprawdę potrafi generować dużo ciepła. Mimo tego nie wyobrażam sobie, aby go tutaj nie było. On musi tutaj być, bo to jest jeden z tych elementów, które nadają temu motocyklowi wyrazistości, nadają mu kształtu i sprawiają, że jest taki, jaki jest. No i te 2 tłumiki na końcu. To jest coś, co naprawdę świetnie wypadło w tym motocyklu. Coś, co pokazuje ten jego uniwersalny charakter, pokazuje tę jego zadziorność. Chyba jedyne, czego mi tutaj brakuje, to płyty z numerem startowym. Naprawdę. Tutaj osłona okrągła z wielkim numerem startowym i możemy jechać się ścigać. Co jeszcze? Kanapa. Ta kanapa jest naprawdę, po pierwsze, jest świetnie wykonana. Te przeszycia na niej wyglądają fenomenalnie, jakościowo to naprawdę jest świetne. Jest szeroka, jest wygodna, pozwala zająć na tym motocyklu bardzo fajną pozycję i naprawdę pozwala jeździć nam szybko, cieszyć się tym motocyklem. Zegary. Słuchajcie, skramblery w swojej początkowej formie to często były motocykle budowane w garażach. To były motocykle, które ludzie budowali sami, aby się nimi ścigać, aby mieć z tego frajdę. I często, kiedy znajdziecie zdjęcia skramblerów, to zauważycie, że to nie są motocykle, które były projektowane od początku do końca jako całość. Często się wydaje, że coś tam jest dołożonego, coś tam jest przykręconego. I tak też jest tutaj. To złote zawieszenie Olinsa, dostępne właśnie w tej wersji, w Sport Pro, to złote zawieszenie Olinsa, które jest tutaj bardzo wyraźnie pokazane, którym niejako możecie się pochwalić przed nimi i powiedzieć: słuchajcie, patrzcie, co mam. Mam najlepsze, co mogłem mieć. Tak samo jest z tylnym zawieszeniem. Jego co prawda teraz nie widzimy, ono jest tutaj schowane po drugiej stronie. Ale ten amortyzator, piękny, z żółtą sprężyną, w ciemnym motocyklu, fenomenalnie się to prezentuje. Kolejny taki smaczek, który pokazuje nam Scramblera jako motocykl troszkę budowany w garażu, to są zegary. Tutaj co prawda mamy elektroniczne zegary, ale kształtem przypominają one klasyczny okrągły zegar. W dodatku są przymocowane na takim dość charakterystycznym wsporniku, na wysięgniku. One nie są wkomponowane w kierownicę.
To nie jest jakiś kokpit, który tutaj mamy. To jest zegar, który wygląda, jakby był dołożony. Bo musi być. I tak też było w oryginalnych skramblerach, w customach, w motocyklach, które ludzie budowali pod siebie. Co jeszcze? Ze współczesnych rzeczy, bo klasyczny silnik, klasyczny wygląd, klasyczne elementy, ale współczesne zawieszenie, współczesne hamulce, współczesna elektronika. Ten motocykl posiada regulowaną kontrolę trakcji. Ta kontrola trakcji naprawdę działa, pozwala dopasować motocykl do naszych potrzeb, a to sprawi, że będziecie mogli jeździć w każdych warunkach. To jest coś, co naprawdę bardzo fajnie udało się tutaj w Ducati połączyć ze sobą kolejne epoki ze współczesnością. Tak powinno to wyglądać, tak powinno się budować neoklasyka. Ile musimy za to zapłacić? Oto jest pytanie. Ile musimy zapłacić za ten motocykl, tak jak tutaj stoi? Słuchajcie, musicie za niego zapłacić cirka 74 tysiące złotych. Czy jest warty tej ceny? Tak. Za to, jak ten motocykl jeździ, jest warty tej ceny. Czy znajdziemy motocykle inne, lepsze? Na pewno znajdziemy inne. Ale jeżeli szukacie motocykla, który ma swój charakter i się tego charakteru nie wstydzi, jeżeli szukacie motocykla, który będzie sprawiał, że usiądziecie na nim z uśmiechem, że zsiadając z niego będziecie czuli emocje, to jest motocykl właściwy. To jest motocykl dla Was. To jest motocykl, który nie tylko Was zawiezie z punktu A do punktu B. To jest motocykl, który sprawi, że ta przejażdżka zapadnie Wam w pamięć. Jeżeli ktoś z Was jeździł na motocyklach kiedyś, jeżeli pamięta dawne motocykle, motocykle, które jeszcze nie były ugrzecznione, motocykle, które nie musiały być poprawne, które nie musiały być w 100% efektywne, ale mogły być efektowne. To jest właśnie to. To jest motocykl, który wymaga od Was pilnowania obrotów, bo nie będziecie w stanie jechać po mieście na czwartym biegu. Nie, ten motocykl wtedy prychnie, szarpnie łańcuchem, da Wam do zrozumienia, że to nie jest coś, co on lubi. Jeżeli będziecie chcieli pojechać szybciej, to tak. Ten charakter to jest to, co powinno być w neoklasyku i to jest to, co powinno być we włoskim motocyklu. To jest to, co powinno być w Ducati. To wszystko tutaj jest. Test tego motocykla, jak i całe porównanie, dane techniczne, wszystkie detale znajdziecie na portalu MotoVoyagera. Możecie też zobaczyć, jak ten motocykl wypadł na tle innych motocykli, które w tym roku testowaliśmy i bardzo to polecam, bo każdy z producentów miał inny sposób na klasyka. Ducati miało swój własny. Sprawdźcie, jak to wypadło. Powiedzcie nam w komentarzach, jak Wam się to podobało. A może macie Ducati? Może macie inny model Ducati z silnikiem Desmoduo? Napiszcie nam o tym. Kto wie, może jakimś cudem ktoś z Was ma starego, oryginalnego Scramblera, tego z lat 70. Napiszcie, jak Wam się wydaje, na ile ten stary Scrambler jest widoczny w tym motocyklu, we współczesnym Scramblerze. Zapraszam do komentowania, zapraszam do czytania, zapraszam do subskrypcji. MotoVoyager.pl. Nie piszę, k***a, że 240. Nie piszę, 220. Nie, to nie kapesz. Mówię, panie. Pan ile pojedzie, tyle wyświetli, panie. Panie, nie kąt, panie. Ja bym skoczył, żeby opłacił, jak bo nie będzie, a skoczył,